Witamy na budowie węzła Stryków. Jesteśmy na drodze łączącej Brzeziny ze Strykowem. Tutaj poniżej mamy autostradę A1. Właściwie w tej chwili jest to dojazd do A2. Na południe będziemy mieli A1 do granicy w Gorzyczkach, na lewo Warszawa i na prawo A2 do Poznania. W oddali widać pierwsze przyczółki skrzyżowania autostrady A1 z A2. W tej chwili znajdujemy się po wschodniej stronie autostrady A1. I widzimy tutaj te same przyczółki, które widzieliśmy z góry. I widok na plac budowy węzła. Węzeł jest wykonywany w ramach kontraktu A1, a nie budowy autostrady A2. I jesteśmy po wschodniej stronie węzła autostradowego. Widzimy przyczółki, na których A1 przejdzie górą nad A2. A tutaj już widzimy fragment autostrady A2. Są już latarnie. Jest też nawierzchnia. Po drugiej stronie, cały czas jesteśmy na kontrakcie budowy A1. Po drugiej stronie zaś widzimy wiadukt w ciągu drogi wojewódzkiej Brzeziny Stryków. Widoczna na pierwszym planie droga będzie przechodziła właśnie tym wiaduktem nad A2. Również ten wiadukt jest wykonywany w ramach węzła Stryków, a więc w ramach budowy autostrady A1. Tuż za tym wiaduktem zaczyna się odcinek chiński, czyli odcinek A, na który za chwilę pojedziemy. I mamy potwierdzenie. Obiekt ten nazywa się WD235 i znajduje się na drodze 708. Popatrzmy w takim razie, co widać za nim. Niewiele za nim kończy się odcinek właśnie budowy węzła Stryków i zaczyna się odcinek chiński.